Welcome. I am Longinus. And you? You are AJ. Welcome to my church. Away from church. That sells guns? Of course. Well, the meek shall inherit the earth, my friend. All they need are some good guns. Revelation 5:5. It is the most invigorating read. And one of the elders saith unto me, weep not. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, hath prevailed to open the book and loose the seven seals thereof. It is our Savior returned to us as a lion, a warrior. So I started thinking to myself, when the Son of God is reborn, what gun would he use? When Christ returns to break the seven seals and bring about the rapture, he returns as a lion, yes? A lion needs teeth. What gun would Jesus choose? Deuteronomy 32:47? For there are no empty words for you, but your very life. But maybe Revelations 19:11. The discretion of a man deferreth his anger. I don't know what you're talking about. A soldier knows. A soldier always knows. For we have seen the rapture and survived it. You need guns to do righteous work, AJ. For every gun is a Bible. For every bullet, a sermon. And for every radio tower that you free from pagans' lies, I will give you something. A reward. It is the will of God. Here. This is for the first one. Vandaport is under attack! We need fighters here Sabah, now! What's happening? We're under attack! Stay away! Oh, shit! Go forth into all the world and proclaim the gospel to the whole of creation! Nie wierzę. Ten jest niesamowity gościu. Dobra, ja tutaj mam skorpiona na bocznej, nie? Może masz teraz dostęp do sklepów, w których można kupować amunicję? No nie, no to już dawno, nie? To już dawno. Co tu się wypławia? Wydarzenie karmiczne, potyczka. Wesprzyj rebeliantów w walce, ale ja wiem. No jeszcze Pagan Man. Never happier than she was back then, and I should say the same for myself. We had such plans, not just for our little family, but for Kirat. It wasn't always like this. I long for those days, but then it's too late. I tried, I really, really did, but this place is ruinous. Try not to let them drag you down, Andre. Ishwari didn't send you back here for that. Fine, it's yours. I guess I'll walk. Dobra. Ej, ale dobry jest ten pagan, że on z nami gada, nie? Ej, kurde, to mi się będzie myliło. Dobra. Czyli tutaj od teraz mamy strzelanie. Tam, gdzie zawsze była jazda. Ale jazda. No, ale broń już mogliśmy modyfikować w naszej kanciapie, więc spoko. Tu sporo aktywności już się tak odkrywa. Z tego pagana to ja nie mogę. Jest tak dobrze wykreowany i ten Longinus, kurde, świr totalny. Ale ładnie tam wykładzik zrobił. Nawet się nie mogliśmy słowem odezwać. Ma charyzmę chłop. Skorpiona za darmo wrzucił. Kurde, co to za kula? Niech mnie kule biją, albo nie. Albo ja ich pobiję. Dawaj AJ, jesteś ostatnią nadzieją narodu. Złotego szlaku. Dobra, jestem. Dobra, co tu się dzieje teraz? Okej. Okej, witam serdecznie. Akcja eliminacja. Co wy tu robicie w ogóle naszym? Kurde wariaty. Wszystko się czynsie. No te eliminacje nieźle idą. O kurde, palą wiochę.
Straszne. Dobra. Trzeba wyciągnąć prawdziwą broń. Hedzik. Ja to chyba molo nie będę odpalał, ewentualnie nejdzik. Szkoda wioski. Grenade out. Zostaw to. Kurde no. Się też podpaliłem trochę. Tu jest na dole jeszcze wariat. No chłopie, zatrzymaj się. Albo. Co za świry. Kto tu jeszcze? Posiłki. Oj, oj, oj. No dobra, trzeba ten obiad zjeść. Co oni lecą takim? Zwariowali? Dobra, lecą helką. No dalej, dalej. Ląduj. Akurat chyba helki to ja nie będę musiał rozbijać, co? Ale tutaj już nie są tacy mocni. W trójce byli chyba mocniejsi, tak ogólnie. Tam to już bym zginął. I tu leci jakiś świr do góry. Ci kręcę. Uciekać stąd! Precz z wioski! Kurde, wszędzie ta. Ale go pojechał. Wszędzie ta pożoga. Kto jeszcze? Tam zaparkowali? O nie! Badra! Powiem wam, że fabuły totalnie nie pamiętam. To już chyba więcej z trójki. Ale później będzie mi się przypominało. Zobaczymy. Tu jest jeszcze jakiś gnyb, ale... Znajdź wejście do budynku. Dobra, muszę tego gnyba jeszcze strącić. Chyba tam będzie, co? Badra! Ktoś tu jest? Serio? Na dole? Spalił się. People need to see her. It'll comfort them. She's just a child, Sabal, and she's terrified. I'll take her home, and then we'll worry about the people, okay? Thank you. You're okay. This is what we get for rescuing Ajay. We hit Paul's house, he slaughters a village. This isn't on Ajay, it's on me. We can't worry about that now. They took the outpost, and they have hostages. Fine. The outpost first. Without it, we're cut off from the others. Come. Nie układa im się tutaj. These are homes. People lived here. Lives were destroyed today. We can rebuild. Dobra, mi się troszkę apteczki już kończą, ale też można je kupić, nie? Przewodnik po kieracie noszący tytuł Kierat Króla Mina można znaleźć w menu kolekcji. Sabal, what is it? I'm needed in Banupur, and Amita is focused on the outpost. So it's up to you to help with the hostages. I know it's a lot to ask, but they must be rescued before we take back the outpost. But Amita said that... The outpost is important, but our top priority should be the lives of those hostages. The people of Kirat depend on the Golden Path for protection. We cannot let them down. Rescue the hostages, brother. Dobra, dotrzyj do osady w górach.
to gdzieś tutaj. Ale też by trzeba sobie odbić jakieś punkty, żeby mieć szybką podróż, nie? O, zobaczcie, strażnica z jednym alarmem. Łatwo odblokuje szybką podróż, sklep, nowe zadania. Ale to jeszcze fabularnie nam ogarną, nie? Teraz tak, umiejętności mamy. 4 paski. Miłośnik gadżetów. Dobra, tu mamy żniwiarza, mamy skórę nosorożca. I mamy tego. To dobra, na razie sobie weźmiemy miksturkę. No, ogarnę sobie sprzęcik i idziemy na osadę w górach. Dobra, jestem. Zabij strażników i uratuj przynajmniej 2 zakładników. O! Czyli tu jest taka forteca. No dobra, powiedzmy, że posterunek. To lecimy jak ninja, z kotwiczką z tęczu. Dobra, spróbujemy to jakoś boczkiem. O, tam się złapie. Kurde, AJ Gale. Ty to masz podejście. Nie, na razie nie mamy tłumików. Więc jest rip. Trzeba po cichu to zrobić. Co my tu mamy? Dobra, jest jakaś wioseczka. Jest więzień tutaj. Tu jest drugi. Trzeci, ale tym buja. Co najmniej 2, tak? Powiem wam, że grubo, bo nie mamy właśnie jakiejś cichej broni. O, jest łuk. Dobra, to wiecie co, zmienię sobie na łuk. No bo łuk teraz mi zastępuje tłumik, nie? Tylko w jaki sposób... Serio, Hedzik wszedł? Chciałem powiedzieć, w jaki sposób ja mam Hedzika po cichu zrobić? Z takiego daleka. Cicho, cicho, cicho. Dobra, czyli 2 tu będziemy mieli. Zabij wszystkich strażników. O nie. Niedobrze. Myślałem, że sobie uwolnię 2 i elo. Zabij wszystkich strażników. Ktoś jeszcze musi być wyżej. Nie, nie, nic się nie stanie, panie. Ja bym poszedł od frontu, ale jeszcze jeden gdzieś pilnuje. Myślę, że tu. Żeby nie miał high grounda, nie? Ale powiem wam, że na razie czuję respekt, jak jesteśmy takim gołodupcem. Ani broni, ani nic. Dobra, tu jest 4. Tak? Tu jest chyba 4, tak. Tego muszę sprzątnąć. I serio? Ciebie nie widziałem? Dobra. Mamy 2 ostatnich. Bo bez tego łuku to by było słabo. Tylko muszę sobie wytworzyć kabury, ale jeszcze na razie nie było tych interesujących mnie zwierząt. Ale ładnie ten łuk idzie. No łuk to ja będę 100% miał w tej grze, bo daje 2 skóry. To po pierwsze. Tak, daje 2 skóry. No i możemy po cichu na razie podziałać. Wow. Powiem wam, że jest klimat. Chyba wszyscy. Dobra. The hostages are safe, Sabal. You're doing your father's name proud, Ajay. This is what he wanted when he created the Golden Path, to help his people. Look, I didn't come here for my father or any of this. We could still use your help, brother. Look at the difference you've made. I know, I'm asking a lot from you, but helping the Golden Path will take you to Lakshmana. I promise you that. Please help me. We'll find it together. Thanks, Sabal. O, negocjacje. Ale... bardzo dużo tutaj się dostaje hajsu, nie? Taka jakaś... I know that Sabal put you up to rescuing the hostages instead of taking back the outpost. Please. It's okay. You're new here and Sabal can be very persuasive. I just wanted to do my part. And I appreciate that, but you have to see the bigger picture.
I was already making arrangements to deal with the outpost, but now I have to retask my fighters so they can protect the hostages you rescued. Protect them from what? Diplo. He doesn't like losing his playthings. Don't you see, Ajay? There was a plan, and now it's fallen apart. It will be a while before things with Diplo blow over. Meanwhile, the enemy soldiers in that outpost will have plenty of time to dig in. Not if I can help it. Ajay, attacking that outpost on your own would be suicide. Wait until we can give you the proper support. I can do this, Amita. Ajay, don't... Kurde. On chce sam tam iść? Na tą fortecę? Czyś ty zgłupiał? Czyś ty zgłupiał, chłopie? Ale tu jest totalna inflacja, nie? Tu jest inflacja dopiero. Mamy jakieś setki tysięcy. A, i tu jest... Na razie pierwsza strażnica. Dobra, dobra. No to fajnie. A tu jeszcze mamy po drodze jakieś wydarzenie karmiczne. A mogę użyć kotwiczki normalnie sobie zejść? Mogę. Ziup. Patrzcie, majstra. Sorry, ale ta pirka ja potrzebuję. Co? Oh, just making sure you've been listening. Kill the hostages! Serio? On tak tylko sprawdzał? Nie wierzę. Dobra, mamy wydarzenie. To mnie atakuje. Dobra, sorry. Co my tu mamy za skóry? Wiadomo, że najlepiej łukiem, ale muszę sobie kaburę zrobić, żeby mieć i szturmówkę, i łuk, i boczną, nie? Więc na razie po jednej. Po drodze może coś tam jeszcze zdobędę i się widzimy na tej pierwszej strażnicy, pierwszy obóz, nie? Dobra, udało mi się wytworzyć jedną kaburę, mamy łuk, akacza i jeszcze taką boczną mam fajną z tłumikiem, giwerkę. Też się może przydać. Uuu, strażnice. Wrogie strażnice można łatwo rozpoznać po unoszących się nad nimi słupach czarnego dymu widocznych w świecie gry. Jeśli wyzwolisz strażnicę bez wywołania alarmu, nie dając się wykryć, otrzymasz premię punktów doświadczenia. Każda wyzwolona strażnica odblokuje nową kryjówkę oraz nowe zadania. No, czyli tu się nic nie zmieniło, natomiast... Spróbujemy po cichu, nie? Najpierw, ale... Raczej się nie uda, bez snajperki. Dobra, przegląd pola. Gdzie jest... Kurde, ale tu to... Nieźle świruje. Tu jest słupek, tak? Jeden alarm. Tu jest słoń. Słonia byśmy mogli odpalić. Tu w ogóle jeden słoń zginął. Dobra, zobaczmy, jak działa ten pistol. Zniszcz klatki. Okay, jeszcze mnie nie widzą. Miał być tłumik, no to niezły tłumik. Niby tłumik jest, ale... Jakiś taki dziwny, nie? Jakiś taki dziwny. Dobra, spróbuję tego słonia uwolnić, ale... Okej, udało się. Dobra, uwolnił się słoń. Zobaczymy. Taki chaos, nie? Dobra, chyba mnie zauważyli. Zaraz będą posiłki. Dobra.
Ale sobie to zniszczę. Nie zdążył. A, jest fajny ten efekt. No powiem wam, że tak audiowizualnie, no to ta czwórka już ładniej wygląda, nie? Ładne są te przejścia, ten dym, cały interfejs, spoko. First the hostages, then the outpost. You're not much of a listener, Ajay, but I have to admit, you've done a good job today. Thanks. It just felt like the right thing to do. Your mother would be proud. You want to reach, what is it, Lakshmana? No. Getting there won't be easy. We lost the north to pagan men years ago and we're struggling here in the south. I promised my mom I'd bring her ashes there. It was her dying wish. Think about it, Ajay. Your mother knew exactly what would happen once you showed up here in Kirat. The son of Mohan Kale returning to the war-torn land of his birth. Ishwari was a smart woman. You being here and helping our cause is no accident. Stand with us, Ajay. Join the Golden Path, and I promise you, you will fulfill your mother's dying wish. Whether it was to spread her ashes at Lakshmana, or to accomplish something greater. Did my parents really start the Golden Path? They did. Their goal was to free Kirat from Pagan's regime. Now you have a chance to help us finish the work they started. Just think about it, Ajay. Well, Mom, looks like we're staying. Ooh, akt pierwszy. Wow. Dobra, to było ciekawie. Gra w trybie współpracy. No, dobra, my nie chcemy współpracy. A, tam możemy, tak? Ale nie, nie, nie. Robimy solówę. I teraz tak, wyzwoliliśmy pierwszą strażnicę. Zobaczmy, co tu mamy. Jakie cuda się wyzwoliły. Bo w tym miejscu powinniśmy mieć skrzyneczkę. I would not want to walk in there right now. What are they arguing about? Pagan men soldiers are about to attack one of our camps. Amida thinks our priority should be the information the fighters have gathered. Sabal thinks saving our people is more important. How long have they been at it? Long enough. The argument never changes and their positions never move. Look, I don't want to bother you, but you're Ajay Gale. Right? Thank you for helping us. Everyone here appreciates it. I owe Golden Path for rescuing me, but honestly, I'm just here to scatter my mother's ashes. Perhaps. But now you see what Pagan has done to this country. You are the son of Mohan Gale. Like it or not, your duty is Kirat. And your choices will carry weight. We need someone to break the stalemate between Amita and Sabal. Keep that in mind when you're in there. This is about lives. We don't act, people will die. This is about war. We need that intel. We're talking about soldiers we can use. Remember what you said about DARPA? And if I had a choice between DARPA and the intelligence, I choose the intel. Oni się tak będą kłócić cały czas? O! Właśnie, i tu mamy wybór. Misje z serii Równowaga Sił mają przełomowe znaczenie dla Złotego Szlaku. Amita i Sabal zmierzają ku sprzecznym celom. Porozmawiaj z obojgiem przywódców i zdecyduj się, kogo poprzeć. Twój wybór wiąże się z rozegraniem całkowicie innej misji. No patrzcie, jaka jazda, nie?
Wybór wpłynie również na pojawienie się nowych celów w nadchodzących misjach i określi, kto będzie przywódcą Złotego Szlaku aż do następnej misji z serii Równowaga Sił. Możesz teraz wybrać, czy chcesz stanąć po stronie Amity czy Sabala i w ten sposób decydować o losie Złotego Szlaku. Wybierz mądrze, gdyż wpłynie to na twoje przyszłe misje. No tak, i później jest jeszcze zakończenie chyba, nie? Jest jakiś wybór. Pilne ataki Armii Królewskiej. Nasi zwiadowcy obserwują zwiększoną obecność Armii Królewskiej od czasu wyrwania IJ'a Galego z rąk de Pleura. Ostatnie doniesienia z obozów na południowym wschodzie od Banapuru sugerują, że przechwycono dane wywiadowcze dotyczące planowanych ataków Armii Królewskiej. Obóz, w którym trzymano dane, został wczoraj zaatakowany. Drugi spodziewa się ataku w każdej chwili. Prześlijcie pomoc, zanim będzie za późno. Sierżant Natessa. Ohoho. Tessa. Wybierz misję Amity albo Sabala. Ale ja chciałem tutaj jeszcze sprawdzić... miejscówę. Opuszczasz obszar misji. Ej, serio? Dobra, no to musimy teraz wybrać. A na razie Sabal. Nie? Na razie Sabal. How can I help? One of our camps is about to get overrun. Don't know when, but it could get messy. I need to send them all the support I can. So if you want to help, get over there, brother. Chyba wybraliśmy. Misja z serii Równowaga Sił. Sabal chce, byś chronił bojowników w pobliskim obozie Złotego Szlaku. Przejęcie tej misji oznacza odrzucenie misji dla Amity. Dobra. Na razie anuluj, zobaczymy, co chce Amita. Amita. I can get you that intel. Okay. We've been hearing of a major attack for a while and then Bunnable was hit, but it doesn't feel right. I think something big is coming and the intel could confirm that. But we haven't heard from the camp since the attack, so watch yourself. Okay? Ludzie za informacje. Chyba ludzi na razie wezmę. Abyś odzyskał dane wywiadowcze z pobliskiego obozu Złotego Szlaku. Nie, na razie bliżej do tej opcji. Głos buntu. Dotrzyj do obozu Bravo. Czy ja mogę się teraz rozejrzeć? Wariaci. Chyba mogę. Dobra, tu mam do usunięcia, super. Oni mnie tak skutecznie od tego obozu odciągali, że szok. Dobra, i co my tu mamy? Dzień dobry! Co to jest? Zaatakowano małą farmę. Armia Królewska właśnie... Przepraszam pani, mogę wysłuchać? Właśnie ją plądruje i przetrzymuje jej mieszkańców jako zakładniku. Udaj się tam, zabij strażników i odbij przetrzymywanych. Jeśli strażnicy cię zobaczą, zabiją zakładników. Dobra, czyli to jest taka misja, jak mieliśmy już, zakładników. Czyli to znamy, tu jest Spanko. No dobra, jest Spanko i handel, nie? No i elegancko. Dobra, to wszystko wiemy. O, jeszcze 4 punkty, tu wam pokażę. Tutaj mamy... O, mikstur mamy już więcej. Taką właśnie giwerę sobie wziąłem, była tutaj jakoś... Od razu, za Uplaya chyba. Tu mamy takie możliwości. Ale to na razie spoko. I jeszcze wytwarzanie przedmiotów, już mam tyle rzeczy, jest nieźle. To teraz weźmy sobie, o, 4 paski, pyk. Częściowo opróżnione. Dobra, tu jest na 6, miłośnik gadżetów. Na tym słoniu? Może troszkę jeszcze walki, co? Eliminacja seria. Dobra, eliminacja seria. Rzut nożem. No to śmigamy. Śmigamy na misję.
Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.